Już? Dobra. Z nami jest wielka gwiazda, Urszula. Witam cię bardzo serdecznie. Witam ciebie wszystkich, witam, cześć. Urszula, oglądałam twój koncert i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co robisz z publicznością. Publiczność patrzyła w ciebie jak w obrazek. Niesamowita interakcja. Czy tego można się nauczyć, czy to po prostu trzeba mieć? O, czy się można nauczyć? Na pewno to przychodzi z czasem, to raz, ale myślę, że to też zasługa jest piosenek, które wykonuję, że są w stanie gdzieś tam ludzi zahipnotyzować, poruszyć wspomnienia, no bo to w końcu na przestrzeni 30 paru lat to tych wspomnień się trochę nazbiera. Każdy ma związane emocje z jakąś inną piosenką, więc to też widać i to się czuje. To też jest ważne, z kim się pracuje. Na pewno ja pracuję z bardzo dobrymi muzykami. Człowiek, który nas nagłaśniał dzisiaj, sprawił to również, że bawiliśmy się dźwiękiem, że to wszystko było jak malowanie tych piosenek. To zawsze tego typu koncerty, które są grane w 4 osoby, taki kwartet, jest bardzo wymagający, ale jednocześnie zupełnie inny i na pewno stwarza zupełnie inne wyzwania, a my uwielbiamy wyzwania, w związku z tym bardzo się cieszę, że wszyscy to zauważyli i że podobało wam się to, tym bardziej dla nas jest super sprawa. Jesteś na scenie, jak sama wspomniałaś, już ponad 30 lat. Czy zdarza ci się jeszcze mieć tremę przed występami? Nie, no zawsze mam. Zawsze mam tremę. Oczywiście nie taką, która mnie krępuje totalnie i nie jestem w stanie wyjść na scenę. To nie o taką tremę chodzi, ale jest obawa zawsze o to, czy wszystko zadziała technicznie. Głównie o to chodzi. Czy będę na tyle większa niż zazwyczaj codziennie? Tak jak chodzę w domu w kapciach, to jestem taką gdzieś tam małą ulą, szarą myszką. A tu muszę wyjść i muszę być większa, muszę być jakby, no nie wiem, muszę być tą Urszulą, na którą czekają ludzie, ale pierwszy krok na scenę i okazuje się, że jest to proste. Jest to na pewno proste dla ciebie, myślę, że nie dla każdego. Ostatnie pytanie, jakie plany zawodowe na najbliższą przyszłość? Plany są zawsze bardzo podobne zawodowe, czyli grać dużo koncertów, bo to nas utrzymuje w dobrej kondycji takiej i fizycznej, i psychicznej. Dobrze czujemy się ze sobą w zespole, mamy bardzo dobrą grupę muzyków i przyjaciół, więc granie, nagrywanie płyt na pewno, czy piosenek na przykład, na pewno trasa kolejna, teraz planujemy jesienią trasę akustyczną, ponieważ przez cały dotychczasowy rok graliśmy 20-lecie Białej Drogi w klubach dla młodzieży głównie, natomiast teraz będziemy grali dużą trasę akustyczną dla wszystkich właściwie w pięknych salach, filharmoniach, teatrach i tak dalej. Fantastycznie, z przyjemnością wybiorę się na taką akustyczną wersję Urszuli. Urszulo, powiedz mi, czego możemy ci życzyć? Siły. Myślę, że zdrowia, siły, bo jak już mamy to, to wtedy wszystko się uda. To oczywiście życzymy ci tego wszystkiego i bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.